Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jest godzina 8 rano, w momencie kiedy oglądacie ten filmik. A tak w ogóle to jestem właśnie teraz na turnieju Supa Strikers Cup 2018 i będą z tego filmiki. Jeżeli chcecie, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No i napiszcie w komentarzu, wy oglądacie ten filmik, ja jestem na turnieju, nagrywam i będą tam się działy różne inne też rzeczy fajne, także spodziewajcie się dużo filmików. A teraz na początek dnia zrobimy sobie taki mały challenge z FIFA 365 2018, bo widziałem, że się cieszycie, że znowu otwieram FIFA jeszcze. Mam tu trochę saszetek, więc zrobimy sobie, tak jak widzieliście po tytule. Dobra, może tu weźmiemy 3 i tutaj 3, więc sobie jeszcze zostawię, to jeszcze jest ten boksik z Cars Planet. Zrobię sobie taki mały challenge, Cristiano Ronaldo challenge, czyli tu mamy lewa strona, prawa strona kontra lewa strona. Wszystkie saszetki są tutaj między innymi z Cristiano Ronaldo i zobaczymy, z której strony będą fajniejsze karty, więc zaczniemy sobie może od strony prawej, jako że jestem prawonożny, chciałem powiedzieć. Dobra, nieważne. Lecimy i zobaczymy, czy jakieś fajne karteczki wpadną. Oczywiście liczę tutaj na karty rar. No i nie trafiłem jeszcze najrzadszej karty z tej edycji, więc zobaczymy. Cristiano Ronaldo Challenge i jedziemy. Aha, no tak, zapomniałem, że te saszetki się troszeczkę gorzej otwiera. Tej tu już w ogóle nie mogę otworzyć. Co ona tam... No, co się dzieje? No patrzcie, nie mogę otworzyć. O, jest. Wow, udało się. A, dobra, prawa strona kontra lewa strona i zobaczymy, gdzie będą fajniejsze karty. Oczywiście bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie karty specjalne. Tutaj mamy zawodnika z Atletico Madryt, Lukasa, Cuesta, dobra, o Rakitic, Barcelona, Kimpembe, PSG. No i czy to będą dwie karty specjalne? Nie, będzie jedna. Siani, International Stars Kamerunu. I kartą specjalną tutaj jest fan's favorite Benedetto z Boca Juniors. No ale tu widzę jakiś problem jest z fokusem. O, dobra. Pierwsza karta specjalna z lewej strony. Zobaczymy z prawej, przepraszam. Zobaczymy, co będzie z lewej. A zresztą, co ja się będę męczył? Mam tutaj nożyczki. Ciężko się je coś otwiera, więc użyję sobie nożyczek. Ok, i zobaczymy, co będzie tutaj z lewej strony. Na początek jest Griezmann. Jest Griezmann. A tu co to tak się śmiesznie stało, że tutaj jest karta specjalna? No, sorry, Żancia dzwoni. Dobra, tu jest fansik. Nie wiem, czemu to tak śmiesznie. A, bo miałem odwrócone. Dobra, nieważne. Tu jeszcze jest Kroos, Pogba, Dominguez i Aubameyang na karcie bazowej oczywiście. Dobrze, weźmy sobie teraz z prawej strony. No, Żancia, dajże spokój. Teraz nagrywam. W ogóle ja nagrywam to w nocy. Żandzia teraz się bawi. Vidal, Bayern Monachium. Cristiano Ronaldo na bazówce. Pięknie. Cristiano Ronaldo i zobaczcie. I jeszcze Messi. Szkoda, że na kartach bazowych, ale fajnie to wyszło. Motta, Korea. I tutaj jest Herbik FC Barcelony. Okej, okay. O, tu coś jakoś grubo, chyba że dali zasady gry. Dobra, zobaczmy, co będzie tutaj.
Nie, no jest 6, więc nie wiem czemu tak jakoś dziwnie. Dobra, jedziemy. Kuman. Tutaj nie będę czytał, bo sobie połamie zaraz język. I czy to będą dwie karty specjalne? No nie, jest jedna, a jest to Pazdan. Jest Pazdan z Legii Warszawa. Coś ten Fokus dzisiaj tutaj nie chce współpracować, nie wiem czemu. Ok, ostatnia saszetka ze strony prawej. I co my tu mamy? Herrera z Manchester United. Santos. No tak chwilę zacichłem. No co jest z tym Fokusem dzisiaj? Valencia i będą dwie karty specjalne? No nie, znowu jedna. A jest to... Ohohoho! Pięknie! Cristiano Ronaldo na milestone. No i to jest mega. Co się dzisiaj dzieje z tym Fokusem? Dobra. No to pięknie. Zrobiłem challenge. No Żancia nie daje mi spokoju. Dobra. I ostatnia saszetka z lewej strony. Tutaj pięknie wpadł Cristiano Ronaldo. Zobaczcie jeszcze herbik Barcelony. Ter Stegen. Dzisiaj grałem w FIFA i powiem wam, dał mi popalić. Nie mogłem mu strzelić bramki, ale potem mi się udało. Eliseu. Kimpembe. Już dzisiaj był. Witamy cię ponownie. Taki fajną ma tą warę. I zobaczymy, tu będzie jeszcze multiple i... pięknie, z Legii Warszawa, milestone. Ja chyba tej karty nawet nie mam, bo nie kojarzę. I jeszcze multiple z PSG, Thiago Silva. I... a nie będę go czytał, bo nie chcę tutaj przekręcić. Nie znam wszystkich nazwisk i nie muszę znać, prawda? Ja tutaj kolekcjonuję sobie karty i... otwieram, ale wszystkich piłkarzy no nie potrafię wymówić, więc niektórzy się dziwią. W ogóle nie wiem, otwierasz karty, a nie znasz nazwisk. Dobra, nieważne. No i co? Która strona waszym zdaniem wygrała? Lewa czy prawa? Tu było więcej, a tu wpadł Cristiano Ronaldo, więc ja obstawiam stronę prawą. Wy oczywiście piszcie w komentarzu. No i co? I widzimy się już, myślę, że będzie odcinek z turnieju, więc trzymajcie się, pozdrawiam was, pa, pa.